Mam dla Was dwie wiadomości. Jedna jest dobra, a druga jest zła. Dobra jest taka, że możecie we własnym domu zrobić bardzo smaczne pączki, a ta gorsza jest taka, że niestety nie będą to najzdrowsze pączki i będą one smażone na głębokim oleju. Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś mam dla Was obiecany wcześniej przepis na pączki. Od razu zaznaczę, że tak, są to pączki z białej mąki i są to pączki smażone na głębokim oleju, ale nie powinno Was to zdziwić, ponieważ jak wiecie, zbliża się Tłusty Czwartek. Przetestowałam wiele razy przeróżne przepisy na pączki. Sama starałam się ogarnąć najlepszą recepturę na niesmażone pączki, lecz pieczone. I niestety muszę powiedzieć, że za każdym razem poległam, ponieważ każde z nich smakują po prostu jak pieczone bułki z nadzieniem. No a przecież nie o to chodzi. Jeśli chcecie zrobić troszeczkę zdrowszą wersję niż te pączki dzisiaj, no to kliknijcie na górę na ten link, który Wam zaraz wyskoczy. Są to pączki z batatów, które zrobiłam no rok czy tam dwa lata wcześniej. I jeśli chodzi o te pączki ze słodkich ziemniaków, to możecie sobie wmówić, że ponieważ jest tam słodki ziemniak, są troszeczkę zdrowsze. Tak na dobrą sprawę, sprawdziłam to i jest to drugi raz w historii mojego kanału, kiedy w ogóle pojawia się biała mąka, więc wydaje mi się, że nie musimy tutaj świrować i możemy raz na jakiś czas zjeść coś po prostu z białej mąki i to jeszcze smażonego. Przepis jest banalnie prosty i zaraz zobaczycie, że naprawdę nie potrzebujecie żadnego sprzętu kuchennego, wystarczy tylko patelnia i olej. Jeśli jednak po tym krótkim wstępie do tych pączków stwierdzicie, że nie chcecie robić takiej niezdrowej i tłustej przekąski, no to znajdziecie w mojej książce wiele przepisów, które idealnie nadają się na Tłusty Czwartek, no ale możecie je jeść bez wyrzutów sumienia. Jeśli się natomiast nie boicie odrobiny oleju i odrobiny białej mąki, to zapraszam Was do przepisu. Na samym początku należy wlać mleko sojowe do garnuszka. Możecie użyć jakiekolwiek inne mleko, ale ja akurat używam sojowego, bo jest trochę bardziej gęste. No i wiadomo, zawiera białko, którego my, weganie, podobno nie mamy wystarczająco dużo i podobno po prostu cierpimy na brak białka w diecie, więc to taki żarcik. Dodajemy do mleka sojowego olej kokosowy, następnie sól i ksylitol. Ksylitol jest tutaj naszym słodzikiem, jest to cukier z brzozy, jest to naturalny słodzik. To wszystko stawiamy na małym ogniu i podgrzewamy, aż będzie ciepłe. Z dużym naciskiem na ciepłe. Ta mikstura nie powinna być gorąca, ponieważ to zabije nasze drożdże i nasze pączki po prostu nie urosną. Podczas gdy to mleko roślinne się podgrzewa, olej kokosowy się topi, należy przesiać mąkę do osobnego naczynia, najlepiej jakiejś dużej miski i tutaj radzę, żeby to była miska plastikowa, ponieważ drożdże nie lubią być umieszczane w takich metalowych, zimnych miskach i do niej należy dodać drożdże, wszystko dokładnie wymieszać. Gdy mikstura z mleka roślinnego będzie ciepła, ale pamiętajcie, nie gorąca, przelewamy wszystko, łączymy i dokładnie mieszamy. Ta masa będzie wtedy bardzo klejąca i broń Boże, nie dodawajcie więcej mąki, mimo że wiem, że może to być bardzo lepkie i może się Wam wydawać, że coś zrobiliście nie tak. Wszystko jest ok, masa będzie bardzo klejąca i tak ma być. Teraz należy po prostu wyrabiać to ciasto. Wyrabiajcie przez kilka minut, aż zacznie być bardzo, bardzo elastyczne i też dzięki temu troszeczkę bardziej jeszcze rozgrzejecie tą masę i ułatwicie drożdżom pracę, którą mają wykonać. Po kilku minutach należy je przykryć, żeby sobie troszeczkę odpoczęło i takie ciasto powinno rosnąć w ciepłym miejscu, aż mniej więcej podwoi swoją wielkość. Gdy Wam ciasto już urośnie, należy je jeszcze raz dobrze po prostu tak rozbić, przemieszać i ugnieść. No i wystarczy wtedy przypruszyć mąką blat, wyłożyć ciasto, jeszcze troszkę wyrabiać. Ono będzie dość klejące, więc lepiej jest po prostu troszeczkę jeszcze tej mąki dodać. Wtedy będzie bardziej takie plastyczne. Zdecydowanie łatwiej potem będzie Wam wykrawać nasze pączki.
No i potem nawet nie musicie korzystać z żadnego wałka, po prostu przy pomocy dłoni rozprzestrzęcie to ciasto na całym blacie i następnie wykrawajcie przy pomocy szklanki kółeczka na pączki. Ja bym Wam radziła, żeby te pączki były dość wysokie, tak jak widzicie, nie przesadzajcie, kilka centymetrów wystarczy, ale jeśli to ciasto będzie zbyt, że tak powiem, niskie, no to te pączki też nie będą jakieś wysokie i super puszyste. Fajnie jest położyć papier do pieczenia i na to jeszcze przypuszyć trochę mąki, no bo jeśli nic nie położymy, to te pączki nam się przykleją do tej powierzchni i potem już będzie nam ciężko je po prostu jakkolwiek zdjąć. Więc takie kółeczka należy jeszcze przykryć ręcznikiem, żeby one troszeczkę jeszcze podrosły i tak samo lepiej, żeby to było ciepłe miejsce, nie wystawiać na zimno, nie wiem, nie wystawiać na dwór ani przy otwartym oknie, ponieważ to nie sprzyja drożdżom. Ja przykryłam po prostu ręcznikiem kuchennym i odstawiłam na około pół godziny czy 45 minut. Gdy trochę podrosły, zaczęłam wlewać olej do bardzo głębokiej patelni, może też to być garnek i należy podgrzać olej najlepiej do 170 stopni. I jeśli nie macie jak sprawdzić temperatury, no to zawsze możecie zrobić to na oko. Ja jak robiłam recepturę, tą, o której Wam wcześniej wspomniałam, na pączki z batatów, nie miałam żadnego termometru i bardzo dobre pączki mi wyszły. Więc tutaj musicie troszeczkę potestować. Gdy macie już rozgrzany właśnie ten olej, należy kolejno wrzucać pączki. Pączki smażymy po prostu do tego momentu, aż zobaczymy, że są rumiane. Gdy już będą takie ładne zarumienione, odwracamy je na drugą stronę przy pomocy widelca i kolejne kilka minut je smażymy. Gdy już będą usmażone, po prostu najlepiej jest je położyć na ręczniku papierowym lub na jakiejś kratce, żeby ten nadmiar oleju po prostu z nich ściekł. Gdy nadal będą ciepłe, co jest ważne, ja wkładam każdego ciepłego jeszcze pączka do ksylitolu wymieszanego z cynamonem i to jest taka moja cukrowa posypka. Nie mam w kuchni w ogóle białego cukru, więc go nie używam, a ksylitol super się sprawdza i też nie jestem wielką fanką lukru. Wydaje mi się, że lukier to już jest totalna przesada, więc jeśli chcecie troszeczkę słodyczy na zewnątrz, to ksylitol i cynamon. Gdy już usmażycie wszystkie pączki, należy poczekać, aż one po prostu przystygną. Wtedy można już je nadziać, chyba że chcecie jeść takie suche. Ale jeśli chcecie super nadzienie, no to możecie je nalać dżemem, nutellą, jakimś kremem, masłem orzechowym, naprawdę czymkolwiek chcecie. Ja użyłam do tego budyń waniliowy, budyń czekoladowy i mousse mango chia. Jeśli chodzi o budyń waniliowy, to jest to przepis z mojej książki, więc jeśli ją macie, znajduje się on na stronie 150 i jest to ten deser korona. Więc to jest ten przepis. Jeśli chcecie, to naprawdę przetestowałam, że ten budyń, ten deser korona naprawdę świetnie się nadaje do nadziania pączków. No i stwierdziłam, że dla tych, którzy nie mają mojej książki, a chcą przetestować ten przepis na pączki, to po prostu zróbcie sobie pauzę i zobaczcie, jak wykonać ten budyń. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Więc też mimowolnie poza pączkami dostaniecie również przepis z mojej książki. Nieźle. Jeśli chodzi o ten budyń czekoladowy, to po prostu do tego budyniu dodałam trochę kakao, a jeśli chodzi o to nadzienie z mango, to była to w sumie taka gotowa pulpa z mango, do której dodałam nasiona chia, żeby one troszeczkę po prostu sprawiły, że ta masa będzie gęstsza i nie będzie tak wypływała, bo ta pulpa po prostu jest bardzo, bardzo lejąca. Więc tutaj dowolność jest naprawdę, więc tutaj macie kompletną dowolność, jak chcecie nadziać te pączki. Jak widzicie, ja używałam do tego takiego pistoletu do wyciskania ciasteczek. Kupiłam ten pistolet dawno temu, bodajże w Tesco, nie pamiętam do końca, był mi on potrzebny, gdy robiłam ciasteczka do książki, bo chciałam, żeby one ładnie wyglądały. I jak się okazało, ten pistolet również super się nadaje, jeśli chodzi o nadziewanie pączków. Możecie tutaj też wykorzystać taką tradycyjną szprycę lub rękaw cukierniczy. No praktycznie to, co macie w kuchni, to spróbujcie, może się nada. I praktycznie tym sposobem pączki są gotowe. Są naprawdę bardzo smaczne.
Mimo, że nie jest to najzdrowszy deser, najzdrowsza przekąska, to serdecznie Wam polecam ten przepis, ponieważ nie smakuje on jakkolwiek jak wegański przepis, smakują jak tradycyjne pączki i naprawdę ogromną zaletą jest to, że jest to po prostu niesamowita zabawa, żeby zrobić takie pączki samemu w domu. Ja się przynajmniej bardzo dobrze przy tym bawiłam i naprawdę możecie tutaj poeksperymentować z nadzieniami. Jeśli lubicie dużo nadzienia, zaszalejcie. Jeśli lubicie mało, to macie pełną dowolność i całkowity wpływ na to, jaki będzie finalny produkt. Więc mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że drugi raz na tym kanale pojawiła się biała mąka. Obiecuję Wam, że daję sobie na to dyspensę tylko i wyłącznie, gdy jest tłusty czwartek. Poza tym nadal podtrzymuję, że nie zobaczycie tutaj białej mąki, no ale tłusty czwartek naprawdę ma swoje prawa. Jeśli chcecie, by Wasze pączki wpijały troszeczkę mniej oleju, wtedy do tej masy przed w ogóle jeszcze wykrawaniem pączków należy dodać odrobinę alkoholu. Najlepiej tutaj się sprawdza wódka. Ja akurat o tym zapomniałam, niestety, ale radzę Wam bardzo serdecznie, żeby dodać odrobinę tego alkoholu, ponieważ to sprawia, że te pączki mniej wpijają tłuszcz. Więc to jest taka rada i zapewne w każdym przepisie na pączki znajdziecie ten alkohol. Jeśli nie wiedzieliście, dlaczego ten alkohol się tam znajduje, to już wiecie dlaczego. I praktycznie podczas smażenia tych pączków cały alkohol wyparowuje, nie czuć tego alkoholu i tylko i wyłącznie wpływa on na ilość wpitego tłuszczu, no i troszeczkę na teksturę. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to będzie mi bardzo miło, jeśli przetestujecie ten przepis i oczywiście, jeśli wstawicie zdjęcia Waszych pączków na moim blogu pod przepisem w komentarzach. Jak wiecie, to zawsze poprawia mi humor i jest praktycznie najlepszą rzeczą, którą możecie dla mnie zrobić, żeby się odwdzięczyć za ten przepis, więc będę bardzo, bardzo szczęśliwa, jeśli to zrobicie. No a jeśli ta cała moja mowa i ten mój cały trud, który włożyłam w przygotowanie tych pączków, no nie do końca Was przekonuje, no to może właśnie te zdrowe przepisy z mojej książki Was przekonają. Tutaj znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie.